Siemanko wszystkim, z tej strony Pitra 126p i dzisiaj was witam znowu w drodze z Maluchem. I dzisiaj jedziemy sobie Maluchem, tym razem lepsza kamera będzie ustawiona, tylko że będę niestety pod kątem miał ją trochę. Zobaczymy, jak się rozpędzimy tą cackiem na czwórkę. Ostatnie wideo było trochę beznadziejne, dlatego postanowiłem, że je nagram inaczej, a kamera będzie stabilniejsza trochę. I mam obecnie 50 na godzinę, tylko że ja tu powinienem nie jeździć teraz, bo jestem w terenie zabudowanym. Jeżeli widać dobrze, 60 na godzinę jadę, ale jest noc. Ja pierdzielę, ale kamera, ja mówię, co się tu dzieje? Co ja odpaliłem? Trochę za szybko jadę, ale no niestety muszę patrzeć, czy dobrze widać też kamerą. Łopanie, co tu się odpala? Teraz dojdziemy do innej drogi, będzie ciekawiej, o ile będzie trochę jasno. Jak trochę złączę, o, światło, tylko chyba gówno widać, się nie dziwię. Na czwórce jadę, bo ja tylko do tego biegu mam. Cholera jasna, co tu się odwala w ogóle? Ten Maluch taki jest głośny, że ja nawet swoich myśli nie słyszę, a jednocześnie muszę jeszcze prowadzić. A jest tak ciemno, że ja pierdzielę. Trzeba trochę dzwonić. Trochę rozjaśnię tutaj wam, żeby było widać trochę więcej, że jadę Maluchem. Czekajcie, kierunek wrzucę i skręcam. O, już trochę lepsza droga jest, ja pierdzielę. Nienawidzę tej drogi, bo jest taka nierówna, jak cholera wiadomo gdzie jeszcze nie. Zaraz dojadę do polnej drogi, to będzie tej, do głównej drogi, to będzie już lepiej wtedy. Cholera. Bo to nieodpowiedzialne jest. A pamiętajcie, że odpowiedzialni ludzie wstają wcześniej, bo rodzina jest najważniejsza. Skręcamy w prawo. Tutaj trochę musiał zwolnić. Dobrze. Za ile jechaliśmy do głównej drogi? Oczywiście muszę pamiętać, żeby stanąć na chwilę i poczekać na swoją kolej. No, jadą sobie samochody i jedziemy my. Dobra, jedziemy. Trójka. Teraz będzie czwórka, tylko że mało widzę. Czwórka. I już tylko tyle biegów mogę wrzucić. O nie. Dobrze, jedziemy, ziomy! Kurde, jego mać była, no! Ale głośno jest w tym Maluchu, Jezu! 90 na godzinę jadę teraz. Jedzie i mogę trochę zapierdzielać na tej drodze, bo do 100 można, do 90.
niedzielę. Trochę lepiej już widać. O Jezu. Na jakiejś takiej typowej wsi jechaliśmy. Ale no nic nie widać przez tą kamerę, no bo tak sobie ustawiłem beznadziejnie. Może... Kurde no. Dobra, czekaj, czwórkę zmienimy. O nie, nie ten bieg, ja powiedziałem. Nie, zwolniony, co ja mówię. Dobrze, zwolnione. Skręcamy. Jedziemy. Tujeczka. Trochę tutaj zwolnimy, bo tu zakręt jest ostry. Co jedziemy, cholera. Ale fajnie się jedzie, ty no. Czekaj. O, zwolnij. Czy nic tu nie jedzie, bo tu nic nie widać zawsze. Ale chyba nie. Jedzie, bo jest i tak ciemno. Ło! Maluszku! Szybciej! Nie ten bieg. Muszę się jeszcze przyzwyczaić do niego. Maluch mi stanął. O kurna. Maluch działa. Maluch strzeliło z tyłu. Nie wiem, czy to było słychać. Mam nadzieję, że nie. No ale zobaczę jeszcze na materiale, jak to będzie. I się... gdzieś zaparkujemy na chwilę. Maluszko, jedź! Oślepia mnie ktoś na długich guziwach. Kurde, jak ja jadę. Dobrze. No, dobrze. Skręt. Jezu, jakie te szyby są brudne. Czekaj, zmienię na dwójkę. Trochę. Trochę umyję te szyby, bo... Uźwa, jakie brudne całe są. Dobra. Chyba już dosyć tego. O. I skręcamy. Dziwne, że mi stanął, bo ale chyba z powodu tego, że na trójce jechałem. A potem do dwójki reagowałem, ale ja stanąłem przecież, żeby ten... Żeby skręcić. Dobra, dojedziemy. Spokojnie, spokojnie, maluszku, spokojnie. Wiem, że masz 27 lat, ale dasz radę jeszcze. No dobrze, niech ci przyjadą, bo akurat coś jedzie. Długi film w ogóle, tak by the way. No to jedziemy. Dobra, skręcamy w prawo, znaczy w lewo. No i życzę wam dobrego wieczoru i mam nadzieję, że będzie to fajny filmik, chociaż wolę jednak o tym nie myśleć. To cześć.